Szybki, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na serwerze MindServer.pl. Jesteśmy na trybie Wojownicy Dusz. Jest dość późno, jest około 22. Tak więc no jeszcze nie ma za wiele osób. Gra się w sumie dopiero rozpoczyna, więc też dołączają dopiero do gry. Ale spokojnie, wybierzemy sobie klasę. Tutaj mam połowę w sumie klas odblokowanych, ale zagram tradycyjnie ninją, ponieważ gram solo. Jakbym grał w teamie, to może bym wziął kogoś innego, na przykład ducha. Dobra, wybieramy drużynę. Znaczy mapę nie muszę głosować. Jest Orkowa Dolina, już zagłosowałem wcześniej w sumie. I bardzo mnie to cieszy, bo chciałem zagrać na tej mapie. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, która to jest mapa i chciałem właśnie specjalnie ją włączyć. Na szczęście się wylosowała. Dobra, wybieramy drużynę. Ktoś już tam doszedł do zielonych. Ja sobie dołączę, nie wiem, do żółtych, tak? Tradycyjnie żółty, bananowy. Okej. Okay. Od razu widzę, za mną kilka osób przybiegło. Dobra, co chcemy zrobić w tym miejscu? O, nie mam przedmiotów specjalnych, a to smutne. To dlatego sobie je zakupimy, o ile mam kasę jeszcze. Balans. Nie ma dostępu. Jak nie ma balans, to co tam może być? Money. Też nie ma. Fe. Też nie ma. Dobra, przedmioty. Sprawdzimy po prostu, czy mogę kupić. Tak, mam kasę, to dobra, to się liczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest komenda tutaj na kasę. Znaczy inaczej, wam może ta komenda działać, mi może nie, bo ja mam inną grupę, ja jestem administratorem. Generalnie zazwyczaj mam tutaj operatora, w tym momencie nie mam, dlatego też tak się dzieje. Ale to nie ma znaczenia. Uzbrojenie, nie dawajcie mi przedmiotów, ja mam swoje. O, fajne wam, fajne ci dropnęło, dzięki. Dobra, szybkie losowanie, ruletki. Uzbrojenie, no... Przykro mi, nie posiadasz konta VIP. Wiecie co, ja sobie dam tego operatora na szybko, bo... Jednak jako konto VIP zazwyczaj gram i jest mi troszeczkę... Znaczy te odcinki są po prostu ciekawsze. To nawet nie chodzi, że mi jest łatwiej, bo te przedmioty i tak się w czasie gry zdobywa, niezależnie czy ma się tego VIP-a czy nie. Ale dla was to będzie milsze, dla obejrzenia będzie więcej, myślę, ciekawej walki. Dobra, dołączyliśmy na serwer ten. Szybko już go odpalam. Okej, mamy operatora. To więc przyzwołujemy uzbrojenie i narzędzia. Szybko się ubieramy. Okej, sprzęt już mam gotowy. Przywołam, bla 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 bla. Mam VIP-a na coś tam, no ale dobra, no super. Teamy są jak na razie wyważone, widać, że czerwoni kontra żółci będzie główna walka. W czerwonych jest chyba najwięcej. Też tak może proporcjonalnie do żółtych. Okej, żarcie. Ej, właśnie, jeśli chodzi o mapę, ja tutaj gram pierwszy raz chyba, faktycznie, tak, nie widziałem tej mapy nigdy, więc spoko, znowu jakaś nowa mapka będzie. Ostatnio były Karaiby, teraz będzie Orkowa Dolina, zobaczymy, czym nas ta mapa zaskoczy. Dobra, żarcie jest już na full. Ja tylko sobie jeszcze troszeczkę przełożę, tak. O, to mi pasuje. No ciekawie, tutaj mamy... Gdzie tu są w ogóle kopalnie? Znaczy nie, żebym szukał, ale tak orientacyjnie patrzę. W ogóle gdzieś środek mapy, tam? Sprawdźmy to. No chyba jednak w tamtą stronę. Dobra. Doskoczymy. Jakiś kwarc. No, coś w wodzie słyszałem, ale to nie, to nasi. Dobra, tu jest chyba środek mapy. Tak mi się wydaje, że to drzewo to jest środek mapy, ale też nie jestem pewny. Ale bardzo możliwe, chociaż jeszcze nie wiem, gdzie tu diaksy by się pojawiały. No, może przy tym drzewie. Okej, tam jest jeden, jeden kamień dusz, tam drugi. A tutaj co? Kurde, taka dzika ta mapa jest, powiem wam. Trochę taki kanion, ale też nie kanion. Tam są czerwoni. Ile jest tych czerwonych? Najwięcej. Nie, nie, to czerwonych nie atakujemy. To się nie opłaca. Strujemy. O, czerwony. Ale się zakręciłem, ale dobra, patrz szybciutko. Mamy dwie części diaksowe, spoko. O, zielony. Boże, zielony. Tak, zielony. Dobra, leży.
są zieloni. Zielonych jest raz, dwa, cztery. Jak się pierwsza tura skończy, spróbujemy może zrushować. Spróbuję zaatakować od razu. Po prostu wykorzystać moment. I od razu zaatakować. Ich jest niewiele jeszcze, więc jest jakaś szansa szybko ich wykroić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musimy te dwie minutki jakby przeczekać. No, ktoś tam szedł, nie zielony. Stoimy na obronie. No, jak ktoś tam chce stać na obronie, to spoko. W obrońcy są ważni. Ważni są równie jak atakujący. Ale pierwsza faza to wiadomo. Lepiej sobie zostać w bazie. Jeśli ktoś nie ma ekwipunku, to jeszcze można sobie w kopalni troszeczkę nakopać tego, żeby skraftować. No, tam jest jeden ziomuk. A tam jeszcze drugi sobie coś kopie. A ten mnie widzi. No dobra, jeszcze minuta 40 i zaatakujemy. O kurczę. Aż mnie zaskoczył kolego. I to tak mocno. Dobra, aż spadam stąd, bo jeszcze mnie z jakimiś śmieciami rozwalisz. Streeta dzisiaj z tego łuku też. Dobra, spadam, bo się tylko ośmieszyłem. Dobra, wyleczymy się na spokojnie. Ale to okej, to takie 50 sekund zabawy jeszcze, bo dlaczego ta mapa? A ja się cieszę właśnie, że ta mapa. Bardzo dobrze, bo nie grałem jeszcze na niej, a będziemy mieli szansę. O, leży. Sobie o kurde, specjalnie się zatrzymałem w połowie, bo nie chciałem. O kurczę, czerwony, fuck, i z takim sprzętem, a ja tak mało życia mam. Goni nas? Goni. Dobra, trzeba stąd wyskoczyć jakoś szybko i jeszcze vorteksem się wydostać. Ohoho, goni nas dalej. Nie wiem, czy zaryzykować switcha, a spróbujemy. Jest! Ja też padnę, fuck. Kurde, ale pech! Dobra, trzeba wrócić się szybko. Fuck! Ale tam i tu leży. No i ktoś poleciał już za wspomagacze. Kurde, gdzie to było? Gdzieś tak na środku. Ja jeszcze nie mam tutaj takiej perfekcyjnej orientacji, ale dobra, biegniemy. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj, w jakimś rowie gdzieś padłem. Dobra, nawet zeskoczę od razu. Kurde, nie mam orientacji totalnie, nie wiem gdzie to było. Ale chyba bardziej tam, jak już. Fuck. Nie wiem, ale szkoda, tyle przedmiotów. Pierwszy go rozkroiłem, ale no niestety, ogień mnie wykończył. O, ktoś z nas już atakuje. O, tak jak właśnie planowałem zrobić w sumie. To propsy dla niego. Kurde, nie ma. To nawet nie wiem, czy to jest tutaj, czy to w jakiejś innej. Ale szkoda, wielka szkoda. Aż kusi, żeby użyć komendy back, ale nie, to by było totalnie nieuczciwe. No trudno, to na pewno nie było tutaj. To jeszcze w tam chyba innym dole było. Za tym. No, gdzieś tam z tyłu. Jak się stąd w ogóle wychodzi? Jakoś tak kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o wyjście. No, słabo. Gdyby nie fakt, że jestem ninja, to w ogóle bym stąd chyba nie wyszedł. Dobra, to jest jeden dół.
Tam będzie chyba kolejne. A zaraz z głodu w ogóle zginę, więc to już podwójna masakra. Nie wiem, czy gdzieś tu nie padłem. Kurde. Nie mam orientacji. Nie, raczej tutaj nie. Nie mam orientacji w tej mapie. W sumie chwila. Chciałem zaatakować. A, zielonych, tak? Zielonych. Mhm, tam są niebiescy. To raczej nie tu. Zresztą ten już pewnie odzyskał. To sprawdźmy to tylko. Infsi, zero, coś tam. Nie, nie odzyskał tych przedmiotów. Patrzcie. To gdzie ja mogłem paść? Kurde, dawajcie ten kompas. Ja już z głodu ginę. Kompas, kompas, tam byli zieloni. Dobra, to idziemy w tamtą stronę. Nie wiem, czy byłem w tej dziurze już, czy jeszcze nie. No trudno, dobra. Straciłem te przedmioty. Już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Będziemy walczyć o kolejny zestaw. Dobra, ale sobie zjemy może świnkę chociaż. Jak nam los pozwoli, tak. Ktoś z naszych atakuje, jeszcze kamień dusz, bardzo ładnie. Nie, to jest jeszcze ostatnie miejsce, na które tu liczę, że może coś będzie, chociaż nie wiem, czy to nie jest nawet to samo, co przed chwilą ja tutaj wskoczyłem i wyskoczyłem. I bardzo możliwe, chociaż kurczę. No nie, nie jestem wysypany tu nigdzie, nie ma mnie. Nic. Zero, totalnie zero. No szkoda, dobra, trudno. Będziemy musieli odzyskać po prostu te przedmioty. Ta mapa jest troszeczkę duża, co mnie smuci, bo będzie trzeba się troszeczkę nabiegać. Chyba, że... Nie, tutaj też już patrzyłem. Kurde, za dużo jest tutaj tych dołów. Gdybym miał jeszcze jakąś mapę czy coś wcześniej, jak zginąłem, to pewnie bym to odnalazł. A, o, to jest kolejny, to jest prawdopodobnie jeszcze inny. Cześć kolego. O, jak już ty mnie zabijesz, to już na pewno się nie odnajdę. No to dobra, to lecimy z początkowym sprzętem od zera. Pobiegnę za tym Tobiko. A, nie, to Tobiko jest kurde wrogiem. O nie, co ja robię? Też zwariowałem, ten niebieski był wrogiem. Zakręcony jak tampon. dobra, biegniemy przed siebie. Ktoś cały czas atakuje, ten Słodziaczek, tak? Słodziaczek. O, Patryk, wszyscy atakują niebieskich. Kurde, ci niebiescy dostają po dupie ostro. Albo tylko już dwóch ich zostało, no tak. Hopsa. No dobra, poczekam aż mi się zregeneruje, bo... A ty masz Vortexa jeszcze. A, ty to masz fajnie. I co? Oj, niebiescy zniszczeni, super. O, oh, fuck! No i lecimy dalej. Kurde, niech ktoś nas obroni, bo tam jakiś free kill chyba sobie leje. Widać, że bardzo wolno atakuje. Uważaj tam, kolego. No. Zostaw naszego kumpla. Dobra. Biegniemy. Nie wiem na kogo. Chyba na nikogo, po prostu znaleźć trzeba jakiegoś koksa ze sprzętem. Idzie ze mną ktoś? Idzie Tobiko, super. On jest w stanie dużo zrobić w sumie. A, dwóch czerwonych, tamten jakiś mieczyk ma, to by się chociaż ten mieczyk przydał. Zostaw go, kolego. Uważaj Tobiko, plecy. No i pięknie. Padłem sobie. No nie, strasznie kurde na 3 hity. Kurde, strasznie daleka jest ta mapa. No to jednak faktycznie rozumiem, dlaczego gracze może tak rzadko ją wybierają. Jest fajna. Wygląda ciekawie. To tutaj leje. Tylko jest strasznie duża. No nic, spróbujemy. Spróbujemy jeszcze raz tam dobiec i się odkuć.
Kurde, ale żałuję strasznie, że padłem z tym 00123. No i te przedmioty gdzieś tam wisiały. Ciekawe, czy je w ogóle ktoś pozbierał. O, siema panowie. Ja no w żarcie nie mam. O, dzięki. Nie, dwa miecze niepotrzebne mi panowie. To weźcie sobie jeden, schowajcie. No, tam jest jakiś ziomuś, tu dawać go. O, żółci. A to też nosi. O, jeszcze. Fajnie, fajnie. No, to z takim teamem to już możemy coś tam odzyskać. Tam jeszcze jeden był chyba jakiś kozak. Gosia, dawaj ją. Dawaj tu Gosię, dawaj Gosię! O, ona odpalona jest na rogu. Kurde. Jeszcze rozgromiła, ale po strach zrobiła tam diamenty, trzecia tura. Kurde, nas trochę polali chyba teraz. Znali nas, leją. Fuck, nie tędy. Gdzie jest ten kamień dusz? Na górze chyba, nie? No jednak nie na górze, pewnie na dole. A to dobrze było sprawdzić w sumie na początku, bo jak chciałem atakować, a nawet nie wiedziałem gdzie. Okej, na dole jest, spoko. Żółci, no przegrywamy na razie. No ale to wiadomo, nic strasznego. O, on chyba jest na rogu. No, na pewno jest na rogu. To się czuje. Dawać go, 5 HP. O, super, 5 HP. On się chce zabić? Co za gość. Biegnę za nim. nie ma szans. Banan mam dla ciebie, bo... O! To nice. Dobra, to biegnę do Tobiko, bo chcę się podzielić. Chyba zabił kogoś. Gosia, zabiłam banana. No tak, no ale jestem bez ekwipunku, więc... Tylko mi zaraz chyba skroją co nieco. A nawet są w porządku tutaj wszyscy. Dobra, jak to się odzyskam, to się z wami też podzielę, to się nie martwcie, to jest gra drużynowa, cieszy mnie, dziękuję. Dziękuję. To lecimy po więcej sprzętu dla reszty. Ja jeszcze żarcie bym musiał sobie skołować, bo jestem bez żarcia całkowicie. O, tam już jakieś deksy się pojawiły, to też by trzeba było je przytulić. O, fuck! Spacji mi się zapomniało kliknąć. Nie bardzo. Okej, poszło. No jest trochę diaksów, tylko nie mam czym wykopać, O, Janek pokopie, no dobrze. No kurde, nie zasłaniajcie, co wy robicie, ej. No i spadł sobie. Banan łap, co ty masz jeszcze tam, Tobiko? Fajnego, hełmik masz, o. Dzięki, nie miałem. No, chociaż żarcie. Kick MC, nie żebraj. No nie, ktoś tam chciał Inferno rzucić, ale chyba nie rzucił. No wiadomo, nie ma sensu trzymać przedmiotów, których nie można używać. Dobra, idziemy. Dostał.
I dobitka. Dobra, trzeba żarcie znaleźć jakieś, bo zaraz znowu będzie problem. O, tam chyba jest arbuz. Dobrze, widzę. Zaraz on dostanie bana. Raz już go kiknąłem za spam, a... Więcej żarcia nazbieramy. O, czerwoni. No kurde, co wy na mnie patrzycie? Wy tam walczycie, a nie... Nie lubię tego. Tak, jump bow style. Dobra, lecimy. O kurde, leją nas. Oj, to jakiś kozak jeszcze atakuje, bo to widać już, że bardzo szybko. No, żebyśmy nie padli przez to. Oj. Dobra, czerwoni dostają. Oj, kurde, znowu my dostajemy. Dobra, ktoś tam wrócił, ale... O, fuck, dalej leją. No, widać, że... No nie wiem, my też przeszliśmy do bazy, ale ja bez rogu nie będę ich atakował. Chociaż czerwoni już padają w sumie. Dobra, to oni zaraz padną, więc ja ich dobijam o resztki po prostu. Dobra, padli czerwoni. Żebyśmy my nie padli od razu. Bo niewiele brakuje w sumie. Zielony jest, o kurde, ale koks. Bieg jak szalony. Kurde, 9 punktów, dobra, skroją nas chyba. Chyba nas skroją. Kurde, 7 punktów. I 6, i 5, 4. Kończymy chyba. No, ale szkoda. O, jest ten zielony, ten koks. No, odważnie, z Inferno tutaj atakuje. Szkoda, że rogu nie mam. Tu bym jeszcze miał jakieś szanse z nim, bo tak to słabo. Kurde, i tych zielonych tam jest koksów multum, masakra. Szkoda, że mamy tak mało tego życia. Kurde, bo chciałbym powalczyć, to by była interesująca rozgrywka. Tylko boję się, że oni przyjdą dwa razy nas uderzą i koniec. Ja rok muszę uzyskać. Te. Dobra, dał mi Vortexa, dał mi to, spoko, miło z jego strony. O, mam róg, mam róg. O, mam róg, dobra. No to teraz jest szansa. Niech zostanie parę osób przy naszym kamieniu dusz, bo nie damy rady. No właśnie, nie sądziłbym, żebyśmy to wygrali. Jesteśmy na dwa hity. Nie wiem sam, czy nawet nie wrócić do bazy w tym momencie i... No dobra, trzeba się ruszyć, bo to stać w miejscu też nie ma sensu. Tylko orientacja w terenie. Zieloni są tam. A my jesteśmy tam. Dobra, to ja idę na razie do naszej bazy. Być może nas zaatakują, to wtedy chociaż odpaliłbym się i tych koksów rozwalił, bo... No nie wiem, chyba nie ma sensu atakować. No nie, mi nikła szansa, nawet zresztą kill-offu nie mam, więc nie. Wrócimy się, będziemy musieli taką taktykę przyjąć, troszeczkę defensywną. Mm,
Tylko muszę jeszcze się zorientować, gdzie jest ta baza tam. Okej. Dobra, i biegniemy tutaj. Nasza baza piękna. Dobra, najemy się i czekamy na atak. Spodziewam się, że jak przyjdą, to już w trójkę, przynajmniej w trójkę. Niby nas jest mało w tej grze, ale kurde, ta gra jest dość emocjonująca i no. Dobra, to czekamy na atak. Czekamy. Jest nas znacznie więcej. Zobaczę jeszcze tylko, czy jest tu jakaś inna droga, żeby się dostać, ale chyba nie. To jest jedyna. Tak, trzeba tu wejść po prostu i atakować. Tam jest bardzo dużo miejsca na atak, więc prawdę mówiąc ciężko ciałem zasłonić ten kamień dusz. Zieloni. Idą do nas. O! Biegną! I chyba odpaleni. Tak, odpaleni, więc ja sobie poczekam sekundkę. Odpalam siebie. I kroimy. Jeden poszedł? Poszedł, zabity. Kurde, zaatakowali nas. Fuck! Jeden! Kurde, padliśmy, niestety. Szkoda wielka. Jednego rozkromiłem. Ja, drugi też poszedł, trzeci. Szkoda, troszeczkę za późno. No nic, gra była fajna, ale no niestety nie udało się. Dzięki serdecznie za obejrzenie tej gry. Mam nadzieję, że w następnym odcinku pójdzie lepiej. No i cóż, pozostaje mi was tylko zaprosić na Wojownicy Dusz i do zobaczenia w kolejnej grze. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam was. Cześć. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!